Krótki wywiad z wyjazdu Auriska. Tak naprawdę druga Toyota Auris, którą Państwo u nas kupujecie, tamta była poprzedni model, dwa w sumie modele do tyłu, tak. Bo to był 2011 roczek, kupiona parę lat temu. Dzisiaj przyjazd, można powiedzieć przed świętami taki zakup, prezent rodzinny. Tak. Jak oceniacie Państwo, że tak powiem tak, znaczy może jak wróciliście do nas, to oznacza, że... Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego salonu. Super. Jak tylko pomyśleliśmy o zakupie samochodu, to pierwsza myśl, jaka przyszła, to oczywiście Wasz salon. I co ciekawe, na przykład numer telefonu, ten sprzed 5 lat, jak poprzednio braliśmy, dalej go mam zapisany. Dokładnie, i to jest fajne. U Was jest fajnie, rzetelnie, miło, sympatycznie. Można być sobą, nie muszę być sztywny palazji. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba u Was. I wszystkich zachęcam, kto nie ma samochodu, żeby to przyszedł i kto kupił. Super, ale bardzo fajnie i miło. Czyli ogólnie można powiedzieć tak, bo już nie będę powtarzał o tym, że wiemy, że auto jest od pierwszego właściciela, mamy przemierzony lakier, pełna historia, dwa klucze. Tak. Tutaj jakby nie zawiedliśmy za pierwszym razem i jakby dzisiaj ten sam, że tak powiem, schemat, czyli wszystko się potwierdza, tak jakby w salonie nowych samochodów. Czyli ludzie, którzy zastanawiają się, czy mają do nas przyjechać, to co byście mi Państwo powiedzieli? Warto, mogą, nie warto? Mogą walić ale ciemno. Nawet niech się nie zastanawiają, tak. Tylko po prostu przyjeżdżają, bo tu nie ma się na czym zastanawiać. Czy Państwo słyszą, jak ten silnik cichutko chodzi? Nie, nie słyszę. Czy on nie warkocze ani nic, po prostu to auto będzie płynęło. Ja się zastanowię nad tym, żeby nie złożyć Pani propozycji odnośnie pracy u nas w salonie, bo Pani bardzo ładnie zachwala samochód, który Pani kupiła. Poza kamerą, ja Panu... Na chwilę przerwaliśmy, bo było fajnie się rozmawia, rozmawialiśmy o swoich, że tak powiem, prywatnych pracach. My jeszcze raz, że tak powiem, bardzo dziękujemy. Było nam niezmiernie miło, że Państwo do nas zawitaliście i o nas jakby pamiętaliście po tylu latach. Życzymy, żeby nowy Auris szybko znudził, żebyście Państwo do nas z powrotem zawitali za kilka lat znowu na wymianę. No i wszystkiego dobrego na święta życzymy. Dziękujemy bardzo wzajemnie. Wszystkiego dobrego, zdrowia życzymy. Panu kamerzyście też. Teraz.